Trener drużyny gości, pan Jacek Magiera, jest z nami. Panie trenerze, poproszę o podsumowanie tego spotkania. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drużyna na pewno Legii pokazała dzisiaj ogromny charakter. Przegrywając 2-0 po 15 minutach, wygrała mecz 4-2. Także cieszy na pewno to, w jaki sposób zareagowała na stracone gole. Jest to na pewno dobry znak. To, co sobie mówimy, że trzeba cały czas myśleć pozytywnie, walczyć o zwycięstwo. I tak też dzisiaj było. Byliśmy na pewno drużyną, która później z każdą minutą była zespołem, który dominował i która stworzyła sobie dużo sytuacji do tego, aby strzelić gola. Korona postawiła nam bardzo trudne warunki. Wiedzieliśmy, że jest to zespół taki, który będzie z Legią, ale nie tylko z Legią, bo Legia, znaczy Korona słynie z charakteru, że będzie grała bardzo ambitnie i tak też w dzisiejszym meczu było. Natomiast my cieszymy się, że w końcu wygraliśmy drugi mecz z rzędu, także przełamaliśmy tą swoją złą passę, a teraz znów szykujemy się do kolejnego spotkania, które już za 4 dni. Dziękuję.